Mi chodź tego shurikena położyć. Ja sam go nie położę. Trzymam go w ręce, ale ja go nie położę. To jest twoja robota, panie bocie. Twoja. Witam was, wszystkie. Moi kochani widzowie, z tej strony Mr. Zupałkę. I witam was w nowym odcinku. Shoppe Keep! Da, witam was w kolejnym odcinku Shoppe Keep. W poprzednim odcinku zaktualizowaliśmy nasz sklep, żebyśmy mogli sprzedawać te parę nowych itemów, co nam się odblokowało dla złodziei. I dlaczego tu czegoś brakuje? Wiesz, musiał się tym zająć od bocie. Cholerne boty będą mnie na pewno denerwować w tym odcinku znowu. No dobra. Otwieramy nasz sklep na biznes. Biznes. Zgaduję, że śmieci jest standardowo zamknięte. Oczywiście. Boże, zamknięte. Standardowo puste. Puste, zamknięte. Żem teraz pojechał. Hurr. Dobra, ty w zaper. Niech mi tutaj i zaper już działa. Zaper od samego początku może działać. Restocka później uruchomimy. Jesteś wyłączony? Tak, jesteś wyłączony. Nie chcemy, żeby mi tutaj pieniądze zżerał. Czy ty masz w ogóle naramienniki? Czy... Nie, no masz naramienniki. No to nie wiem, dlaczego że się minął ten jeden naramiennik. Co tu jest ustawione? Plate shoulders. No to dobrze jest. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobił. Może po prostu mi wyparował. Wyparował. Ten jeden naramiennik. Cholera wie. Jest to alfa. Różne dziwne rzeczy będą się tutaj zdarzać. Siema, Samie. Świetnie wyglądasz. Świetnie wyglądasz w tym hełmie. No, kup sobie spodnie ode mnie, będą ci idealnie pasować. Co, znowu bronisz kupić? Bądź oryginalniejszy, okej. Okay. Oni sobie mogą tak przechodzić tamtędy, ja nie mogę. To nie fair. Bardzo nie fair, Samie. Że ty tutaj chwalisz swoimi magicznymi zdolnościami, że możesz przechodzić przez meble. Nie jestem fanem tego. Zdecydowanie nie. Śmieci puste, standardowo. Okej. Okay. Dobra, wracamy do tego sklepu. No jest aktualnie faza poranka. Faza poranka. Za dużo tu się dzisiaj nie dzieje w fazie poranka. Zawsze się nigdy nic. Zawsze się nigdy nic. Bo jak ja moja to mówię. Nigdy się mu za dużo nie dzieje w fazie poranka. Odprowadzimy Kristen Johnson do jej zakupu. O, znowu podróżujemy przez meble, więc rękawice, oczywiście, że rękawice. Podnieś te rękawice. Dobra, czy już narzucaliście mi wystarczająco dużo rzeczy na ziemię? Czy ja już muszę chodzić i sprzątać? Nie widzę jeszcze, żebym musiał się jakoś bardzo mocno sprzątać, więc to mnie cieszy. Zobaczmy nasze questy. Rękawice, jak najbardziej. Strzały, raczej ich nie sprzedamy, ale czemu nie? To możemy wykonać, to możemy wykonać. Wszystkie questy są dla nas możliwe. Pytanie to jest tylko takie, czy faktycznie uda się wykonać. I mam nadzieję, że te questy, że jak wziąłem jedno, to mi się skasował kolejny, bo widzę tylko trzy przedmioty. Dobra. Więc... Imprint mode, item, restock state. Bitch! A faktycznie! Przecież tutaj miała być many. Dlaczego ja tutaj mam rękawice wszędzie? Dlaczego ja aż tak skisłem? Dziękuję, bocie, ale tam jeszcze jedno musisz postawić. Co ja zrobiłem w ostatnim odcinku? Czy ty coś ukradłaś? Błagam cię! No i na cholerę ci to było! Już miałaś tyle rzeczy ode mnie zakupionych! Na cholerę kradłaś! Restock state, imprint mode 175. Czy ja tutaj mam ustawione 175%? Tak. Boję się tych moich cen, nie chcę skisnąć. Imprint i restock state. Dobra, więc teraz wydaję 125 złota na minutę na moje potrzeby botowe. Ale myślę, że tak czy siak więcej zarabiamy niż wydajemy. Lecisz? Leć! Leć! Pięknie! Urrr, urrr, urrr.
Cudownie. Cieszy mnie to bardzo. Panie bocie. Czy mógłbyś? A! Tam jest zły potyn ustawiony. Widzicie, bot wytknie mi wszystkie moje problemy, wszystkie moje błędy. Throwing stars, o. Chciałem wiedzieć, dlaczego tego nie uzupełniasz. Bałem, że zasięgu nie będzie miał. Dobrze jest. Wszystko jest na razie okej. I wszystko na razie ładnie przebiega. Czy ja muszę wam coś dokupić? Ty masz wszystkiego od cholery, tak naprawdę. Uzupełniłeś mi tutaj... Tak, uzupełniłeś mi te moje naramienniki. Czy ja tobie coś dokupić muszę? Tak naprawdę to nie muszę, ale zaczyna tam się niektórych rzeczy pojawiać koło 20 tylko. A nie lubię mieć tylko koło 20 przedmiotów. Z jednego rodzaju. Więc dokupię trochę syfu. I tak mam kasy. Dobra. I zresztą jak wydajemy pieniądze, to dostajemy doświadczenie. A my chcemy dostać doświadczenie. Dlaczego? Nie róbcie tego. To wam się nie opłaca. Kradzież w moim sklepie wam się po prostu nie opłaca i mówię wam to szczerze, nie chodzi o to, że nie chcę, żebyście kradli, bo ja stracę biznes. Bo ja nie stracę biznesu, bo was po prostu spalę. Wam się po prostu nie opłaca kraść w moim sklepie. Im szybciej to zrozumiecie, tym dłużej będziecie żyć. Taka zależność. Czemu hełmów nie dokupiłem? Wiem, że otworzyłem mój sklep z myślą o dokupieniu hełmów, a nie dokupiłem ich. Skisłem! Czy to wszystko, co ja teraz kupiłem? No, miecze jeszcze. Miecze! Nie słowa! A pasów nie dokupywałem? Dokupowałem. Kisnę. Czyli tutaj... Rzeczy, której najmniej jest, to hełm, ale hełmy się tak szybko nie sprzedają, więc... Nie stanowi to dla mnie aż tak dużego problemu. Mogłem sobie ustawić jednego bota na środku sklepu, który miałby zbierać rzeczy z ziemi, z nadzieją, że on będzie sięgał wszędzie. Wtedy będę płacił 150. Ale to wtedy tak... To w jaki ja sposób będę grał? Nie będę już grał tak naprawdę. Jak wszystko wydeleguję moim botom. O, kurde, tak blisko do fistingu. Tak blisko, tak daleko, no. Jestem rozczarowany wami. Chris Butthead i Lisa Bark. Jestem rozczarowany wami. Liczyłem na fisting, ponieważ dawno nie mieliśmy fistingu tutaj w odcinku. Dobra, czy te rzeczy złodzieja się w ogóle sprzedają? Tak, shurikeny się sprzedają. Cała reszta już nie za bardzo. Nie wiem, czy w ogóle jakieś strzały sprzedałem. Fajne by było mieć... Może skąd nagle tyle tych questów? Fajnie by było mieć... statystyki na to, jak się poszczególne przedmioty sprzedają. Na pewno bym nie narzekał na to. Jestem smutny. Jestem naprawdę zasmucony tym faktem. Ha, otworzyłem te statystyki i w sumie na nie nie spojrzałem. Zarabiamy 720, wydajemy 125, czyli jakieś 600 złota na minutę dostajemy. Cool! Zdecydowanie cool. Dobra, podnieś. Idź się, przejdziemy z miotłą. Patrzcie, chciałem wypróbować nasze nowe floor matki, jak one działają. Muszę pamiętać zrobić to. W następnym odcinku. Panie szkielecie, schowaj swoje krocze. Ja widzę twoje krocze, ja nie chciałem widać twojego krocza. Czy on ukradł dwa przedmioty? To byłoby cool. Już nie wiedziałem, żeby złodzieje dwa przedmioty kradły. Kradły bądź kradli. Jak tutaj sytuacja wygląda? Nie brakuje ci tarczy? Bocie? Idź mi tutaj, połóż tarczę. Dziękuję. No. O to mi chodziło. Dobra, pozbieramy nasze itemy z ziemi. Zbieraj. Omg. Omg. Wszystko jest narozdupczane.
Podnieś te hełmy! No. Dobra. Pozbierajmy tutaj. I zajrzyjmy do magów. Dawno u magów nie byliśmy. U magów to kurde spokój ciągle jest. Ile czapek leży na ziemi? Tego jestem pod wrażeniem. Jeszcze faktem ich nie kupili, ale takiego zainteresowania czapkami maga jeszcze nie widziałem. Chciałem otworzyć twoje menu i zobaczyć, jak stoisz z przedmiotami, skisie. Musiałeś mi akurat w tym momencie odlecieć. Miałeś odlot. Pokaż się. Co ja ci mogę dokupić? Czapki mogę ci dokupić. Czemu nie? A tak to raczej dobrze stoisz ze wszystkim, panie bocie. Czapki, rękawice i szaty dokupię ci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rękawice są tanie, walić. Czapki. Raz, dwa, trzy i szaty. Okej, okay, jeszcze plate helmy dokupię. Szaty. Są szaty! Dobra. Znowu zarabiamy powyżej 30 tysięcy, co mnie zdecydowanie cieszy. Czyż nie, bo zaczęliśmy grę chyba z 13 tysiącami. To znaczy dzisiejszy dzień. No ale to i tak wydaje mi się, że zarabiamy około 30 tysięcy, co mnie zdecydowanie cieszy. No i cholernie złodzieje, no. O, nie chciałem naprawiać. Chciałem sprzątać. Brzydko wyglądają te kościotrupy. Och. Chciałem podnieść strzał, gro. A-a. Ale blisko awansu jesteśmy. To dzięki naszym pięknym, dużym zakupom. Jestem ciekaw, czy jakikolwiek quest zrobiliśmy. I czy wszystkie questy działają naraz, czy tylko jeden quest można wziąć? Jeżeli tylko jeden, to jestem smutny. Dobra, więc moje sklepy. Chodź tutaj do mnie, bocie. Czy ja powiedziałem moje sklepy, czy moje zakupy? Come on, bocie! Dobra. Szaty. Czapencje. Rękawic powinienem mieć od cholery. I tylko tyle ci kupiłem. Tak, tylko tyle. Hełmy mogę jeszcze tutaj zanieść. Zaniesieć. Cool. Dobra, mamy już fazę. Faza wieczora, jak to głupio brzmi. Faza wieczora, mamy już wieczór. Więc sklep zaczyna się wyciszać powoli. Co mnie cieszy. Chociaż gra zdecydowanie jest mniej intensywna teraz, jak te boty wszystkie mam powłączane. Powinienem mieć większy sklep, powinienem mieć więcej przedmiotów, większy sklep. Wtedy te boty by mi tak bardzo nie przeszkadzały, ponieważ byłoby nadal wiele rzeczy do ogarnięcia. Aha! Omg. Jeszcze hełm. I rękawice, i będziesz miała cały set? Z pod wrażeniem. Podoba mi się, jak mają całe sety na sobie. Bardzo mi się to podoba. Dobra. Podnieś. Wsiędzie syf. Mi chodź tu tego shurikena położyć. Ja sam go nie położę. Trzymam go w ręce, ale ja go nie położę. To jest twoja robota, panie bocie. Twoja. Kapisz? Kapr. Przykro mi, ale niedługo będziecie musieli sobie iść. Chciałaś miksturę kupić? Nie daję ci żadnej mikstury, walcie. Proszę mi się stąd wyteleportować. O, mygy! Dlaczego oni tutaj ciągle się smażą? Ciągle w tym samym miejscu. Tylko wojownicy kradną. Tylko jedynego maga dzisiaj zabiłem. W sumie wojownicy i złodzieje w tym miejscu mogą być. Magowie nie byli tacy źli dzisiaj.
Tylko jednego usmażyliśmy. O, my git, co to za zainteresowany tymi czapkami? Nie ogarniam. Tyle czapek, co oni wyrzucili mi na ziemię. Są ciekawi, ile sprzedaliśmy. Dobra. Wieczór nam się kończy. What? Goblin ear? A, nic ciekawego. Venomous pants? Już mamy chyba Venomous pants. Albo zbroję mamy. Jedno z któryś mamy już. Więc albo mamy duplikat, albo zaczynamy set zbierać. Zaliczyliśmy awans. Nices. Nices! Stealth gloves. Na pewno dla nas złodzieja, tylko że pewnie o wyższym poziomie. Więc teraz tego i tak nie sprzedamy? No, raczej nie. Dobra, wracamy do naszego sklepu. Wy się zaraz macie mi stąd eksmitować. Won mi stąd, paszą won! Ja mam sklep do ogarnięcia. Wszystkie boty. Idle state. Idle state. Idle state. Wszystkie boty. Nasze są, ale wszystkie boty trzeba wyłączyć. Okej. Okej. Ja jestem już szczęśliwy. Już żadnej kasy nie powinniśmy wydawać na boty. Goście nasi się wyteleportowali. Fistingu nie było, więc nie zaprosiłem ich na to, żeby zostali na noc. Dobra, wysprzątamy wszystko teraz. I wszystko naprawimy. I pozbieramy rzeczy z ziemi, tak. Dobra. I młoteczek. Jestem ciekaw, jak bardzo zniszczone są stojaki na czapki maga. Jestem excited, żeby to zobaczyć. Najpierw podnieś te miecze. Wiedziałem. Odnieś. Dziękuję. Ding, ding. Okej. Okej. Tu jest już wszystko naprawione. Czy tobie skończyły się zbroje? Czy skisłeś? Nie. Nie jest ustawiona zbroja tutaj. Teraz już jest. Dobra. Okej, boty nagle muszę naprawiać. To jest coś nowego. Czy tego bota też muszę naprawić? Nie. A tamten? Ten trochę? Okej, więc jest to coś nowego. Zgaduję, że przy restocku one się trochę psują. Ponieważ tego gościa od złodziei jeszcze nigdy nie musiałem naprawiać. Okej. 81. 86. 85. Nie tak źle. Dobra. Przejdziemy się tutaj z miotłą. Okej, nie ma nic do zamiecenia. Panie bocie. Czy ty masz wszystko do szczęścia, żebym ja był szczęśliwy? Ty wszystko masz? Czy ty, panie bocie, wszystko masz do szczęścia, żebym ja mógł być szczęśliwy? Okej, zielonych potek mogę ci dokupić. Czy mam jeszcze jakieś zielone? Nie, nie. Sto. Czemu nie? Tanie są. Coś jeszcze potrzebujesz? Wszystko inne jest w miarę. Możemy pasów skórzanych dokupić. Które też są mega tanie. Od razu 100 weźmiemy. Się nie będę musiał pierdzielić z tym. Dobra. Oddajemy. Potki. To też ci mogę w sumie dać. Nigdzie tego nie wciśniesz. Ale możesz trzymać. Pasy. Okej. Okay. Chyba ten płytowy bot powinien być w ogóle szczęśliwy. Metalowe rękawice można ci dokupić. Płytowe. Za dużo kasy nie mam, więc tylko 20. Come on. Come on, rękawice. Dobra.
Gdzie są? Gdzie są? Co? Okej, okay, dobra, więc sklep jest ready jak na moje. Sklep jest gotowy. Stocking pointów. Stać nas na druidów. Ale ja jeszcze nie wiem, co wy chcecie ode mnie. Którą klasę postaci? Zostaniemy raczej przy złodziejach. Tylko 20 key pointów tutaj brakuje. A ja jestem troszkę rozczarowany tym, że tak mało przedmiotów dla złodzieja mamy. Więc być może ze złodziejem zostaniemy. Dobra, ale ja się teraz odmeldowuję. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Do zobaczenia w następnym. Bye bye!